Mamo, co pije to dziecko? Pije mleko. A co to jest mleko? Mleko to pierwsze pożywienie, którym mamy ludzi i mamy wszystkich ssaków karmią swoje nowonarodzone dzieci. Mleko jest kompletnym pokarmem, zawierającym wiele składników odżywczych, dzięki którym dzieci mogą rosnąć zdrowe i silne. Mleko, które zwykle kupuje się w supermarkecie, produkują krowy. W małej części daje się je ich cielakom, a reszta natychmiast zostaje schłodzona, żeby je lepiej przechować. Ale co jedzą krowy, żeby dać tyle mleka? O, wiele odżywczych pokarmów, w tym siano, które dla nich jest największym smakołykiem. A jak się robi siano? Siano to trawa, którą wiosną i latem ścina się na łąkach, a potem suszy na słońcu, aby można było ją przechować i dać krowom, kiedy jest zimno i na polach nic nie rośnie. Żeby wyprodukować siano i przewieźć je na farmę, potrzebna jest pomoc ciągników, które razem ze specjalnymi maszynami ścinają trawę, przewracają ją na polu kilka razy, aby dobrze wyschła na słońcu i stała się sianem. Siano jest zbierane z pola, zbijane i wiązane w okrągłe i kwadratowe paczki, zwane belami, które potem są przewożone na farmę na przyczepie. Ale jak krowy mogą jeść siano z bel, skoro jest zbite? Zanim daje się je krowom, używa się specjalnych maszyn podłączonych do ciągników, które rozdrabniają bele, tną siano na małe kawałki i zmiękczają je. Krowy uważają je za tak pyszne, że ścigają się, która więcej zje. Jupi! Wszystko zrozumiałem! Teraz idę ściąć trochę trawy!